Hej, hello, witajcie moi drodzy na kanale Rapture i Skumik Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj wam chcę powiedzieć bardzo fajną rzecz, którą tutaj właśnie przeczytałam w tej fajnej książce ogólnie, bo ona tutaj naprawdę ma bardzo dużo rzeczy, zawiera, więc bardzo ją polecam. Nie mam tutaj jakiegoś lokowania produktu, po prostu wiem tylko co mówię, co tutaj przeczytałam, a nie czytam. Nie lubię czytać książek i nie czytam w ogóle, jedynie tylko Biblię i właśnie tą jedyną książkę, którą tu właśnie mam. I chcę wam to przeczytać coś, co po prostu ja, no lepiej już tego nie jakby nie określę, już tego słuchacie, lepiej nie powiem, bo nie da się. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy czyta, słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Objawienie Jana 1:3, Objawienie 22:7. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Niektórzy chrześcijanie są zdania, że nie powinniśmy się koncentrować na czasach końca, tak żeby naprawdę zakryć ich brak wiedzy na ten temat. Sprzeczają się, że nikt nie wie, jak to się stanie, więc po co marnować na to czas. Ale to nie jest właściwa postawa. Te rzeczy czasów ostatecznych są ważne. Jeśli by tak nie było, Pismo Święte nie mówiłoby o tym tak usilnie, że błogosławieni są ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zatrzymują je. Powiem wam, dla mnie to było takie, znowu na nowo odżyło, że tak powiem, że jeżeli o tym mówimy, my tego się jakby pilnujemy i po prostu mówimy o tym, chyba nawet o tym, teraz mam déjà vu, chyba o tym już mówiłam, chyba mi się wydaje. Gdzieś już to mówiłam, albo miałam taki sen, że to właśnie będę mówiła. Słuchajcie, miałam takie coś, właśnie chyba taki sen, który właśnie teraz mi się jakby naprawdę, albo to mówiłam kiedyś już, albo teraz to właśnie się dzieje, że teraz to mówię. Beka. Powiem wam, kochać przyjście Chrystusa, ale nie mieć zainteresowania w Jego znakach, tak naprawdę nie idzie zbytnio w parze, czyż nie? Jak myślisz? Jeśli chodzi o pochwycenie, Pan nawet powiedział nam, żebyśmy się modlili, abyśmy byli godnymi uniknięcia. Łukasza 21:36, uniknięcia, wiadomo, tego wszystkiego, co nadejdzie. Głoszenie Ewangelii i przyjścia Chrystusa musi iść w parze jako mocne świadectwo, że nasz dom nie jest na ziemi, ale w niebie, skąd oczekujemy powrotu naszego Zbawiciela. To jest jedna rzecz, którą wam chciałam powiedzieć. I tutaj jest taki fajny w ogóle ogólnie werset, który wiadomo mówi, że Bóg po prostu idzie do nieba przygotowywać nam miejsce, że tam po prostu nas weźmie, że będziemy razem z Nim. A ci, którzy tu zostaną, napisane jest tak. Świat bez pochwyconych chrześcijan w końcu doświadczy tego, o co całe narody prosiły podczas komunizmu. Świat bez Boga, który go stworzył, bez Boga, który nim włada. To spowoduje okropną agonię na ziemi. Będzie koszmar po prostu. Jak tak bardzo świat bardzo nie chce nas, jak tak świat bardzo nie chce chrześcijan, no to w końcu się doczeka i tak będzie. I wtedy dopiero zobaczą, jak naprawdę będzie to im strasznie źle. Gdzie nie będzie miłości, będzie po prostu smutek cały czas, będzie po prostu katastrofa. Także to na tą chwilę to wszystko, ponieważ też tu mam inne rzeczy, które tak samo chciałabym wam powiedzieć w jakimś późniejszym czasie, co mi tu właśnie pokazuje to wszystko, jeżeli chodzi o to pochwycenie, co ja też tu tak samo się zgodziłam z tym, nie czytając jeszcze wcześniej chyba tego, czytałam takie właśnie wersy, te właśnie, które były w Biblii na temat anioła i aniołów i diabła, czy on tu na ziemi jest, czy on jest jednak w niebie. O tym wam powiem w kolejnym filmiku. Kolejny wideo tutaj, ponieważ ja mam takie swoje zdanie na ten temat, o którym oczywiście mówi Biblia i tu właśnie potem to akurat patrzę, czytam i to właśnie on tak samo napisał jak ja, a on o tym przecież nie wiedział, że ja o tym tak myślę, jak on myśli, bo wiadomo, ta książka była napisana dawno, że tak powiem, ale jest aktualna do tej pory. Pierwsze wydanie 2019, tak. Także tak to, słuchajcie, wygląda. I tutaj bardzo też fajne w tej książce jeszcze jest, to wam powiem, że jest dużo właśnie zdjęć, informacji na temat zwłaszcza Izraela, abyśmy wiedzieli, o jakie tak samo święta chodzi, nie święta, o tą taką całą chronologię tych takich tutaj wszystkich tetrad, z menory, jakieś święta, sukot, prześników i takich tam innych rzeczy, bo to jest bardzo ważne. Mamy właśnie patrzeć na Izraela, jak mówi Pismo, bo on jest takim naszym znakiem dla nas po prostu, co się tam dzieje, a wiadomo, wszystko już gotowe jest, nawet Mesjasz tak samo już jest podobno gotowy, w sensie takim, że już u nich Mesjasz jest, ale nie jest, jak widać, na cały świat. Będą chcieli go uznać właśnie, że on jest właśnie jako właśnie ten antychryst wtedy.
A wiadomo, że on nie jest tym Mesjaszem. Jak wiemy, Jezus Chrystus jest Mesjaszem, który po prostu urodził się tam u nich, w Betlejem. Po prostu jako Żyd, który po prostu umarł za nasze grzechy, tylko on umarł za nasze grzechy. Czyli jako nasz Zbawiciel. No. Także tyle teraz. Także do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku. Ajo!